Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś mamy do zrobienia amortyzator Nimeridy, a Santura Nexa. Dziś będziemy wymieniać tu uszczelki kurzowe, czyścić środek i składać go z powrotem. Zamontujemy sobie go do imadełka. Tu mamy, jak się nie mylę, 20, jak pamiętam. Mamy jedną śrubę. O, już czuję, że... Będzie woda. O, już wylewa się woda. To jest już woda. Bo tu oleju nie ma. Amortyzator może być w średnim stanie w środku. Z zewnątrz jeszcze jako tako wygląda. Ale tu wygląda to tak, a nie inaczej. Więc teraz się nam wyleje woda. Uwaga. Albo to na biurko specjalnie wylejemy. Tak czy nie? Nawet nie ma źle. To co nam się zlało, to tylko to. Sobie sprawdźmy amortyzator. No tu widać, że się troszkę nazbierało. No i teraz zobaczymy, czy to takie zażarte. No, obrzydzone. Jak widzicie. Po prostu i brak wymiany uszczelek o czasie. Ogólnie te amortyzatory, te lagi są dość wytrzymałe. Naprawdę trzeba długo orać, żeby takie coś zrobić. No ale jak widzicie, tutaj poszło to dość szybko. Prawdopodobnie, teraz sprawdzimy rocznik. Niby 13. To 10 lat ma. O, to nawet wytrzymało. To jak na 10 lat to nie ma zły wynik. Jesteśmy z powrotem. To mamy wyczyszczone, tyle o ile. Środka nie musimy rozbierać, bo to robimy mały serwisik. Tu rzadko kiedykolwiek coś się do środka dostanie. Chyba że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zasyfione, zabrudzone, no to wtedy no trzeba rozebrać wszystko, ale zazwyczaj jak jest tak zasyfione, to tu już i tak nie ma co zbierać. Przechodzimy tu. Zajmujemy się demontażem uszczelek. O, poszło nawet gładko. Ten też. Tu są stare, tu mamy nowe. Tu mamy ślizgi. Wystarczy je obrócić i wyciągnąć. To samo tu. I mamy. Tu się za chwilę zajmiemy czyszczeniem. Jest nawet czyściutko. To sobie tylko wyczyścimy z tego brudu. Zabieramy się za czyszczenie. Jak widzicie, nie jest to jakoś tam wybitnie brudne. Nawet ogólnie lagi nie miały luzu. Że tak naprawdę winą jest tylko to, że uszczelki nie były wymienione w czasie, albo po prostu nie był przeserwisowany w żaden sposób. Więc zabieramy się za czyszczenie. I teraz pokażemy efekt końcowy. Ślizgi są czyściutkie. Uszczelki przygotowane. Teraz się zabieramy za czyszczenie uwaleni. Bierzemy sobie benzynkę. Teraz benzynka bardzo droga. Ekstrakcyjna. A. Można powiedzieć, że 100% poszło w górę. Druga. Oj, trochę brudu wyszło. Jeszcze nawet jakieś kawałki. Teraz sobie to oczyścimy. Środek mamy wyczyszczony. Jeszcze sobie tylko... Doczyścimy do końca na wszelki wypadek. Możemy sobie nawet do tego zajrzeć. Jak się uda. Ale widać, że jest czysto. Zabieramy się za składanie. I bierzemy olej, znaczy olej. Smars Fuchsa Pro RG 2. Tu pewnie w komentarzach będzie, jak się nazywa. Ogólnie on jest zalecany. Tu się nie bawimy akurat, żeby było mało, bo to zwykłe na tulejach plastikowych. Smarujemy więcej niż masłem chleb. OK.
Tu mamy zmarowane. To się tylko ślizga na tych tulejach, więc też je tu ładnie nasmarujemy. Rowki trzeba wypełnić. Mamy. I teraz robimy tak. Tu jest ząbek. I tym ząbkiem w tym kierunku. I tu musiałem kliknąć. Mamy jedno. Drugie. I to samo. Bierzemy. Wkładamy. I klikło. Ręce mamy wyczyszczone. To jest wprawione. Teraz już szczeleczki. To są takie małe, to nie mam niestety nabijaka. Ale to już wam pokażę, jak to możecie rozwiązać. Bierzecie sobie nasadówkę. Pasuje. Pasuje. Zawsze sobie ściągniecie o-ring. Widzę, że nawet nie trzeba nabijać. Wystarczy docisnąć. Siedzi. Ale na wszelki wypadek sobie raz możemy pyknąć. Pyk. Też pyknijmy raz. Uszczelki nabite. Wkładamy sprężynki. Teraz musimy tylko jeszcze raz użyć smaru. Bez szczęścia już się tak nie ubrudzę. Okej. Okay. Jedna. Druga. Zabieramy się za składanie, tylko chciałem wam pokazać, że one się wytarły. Od tyłu jest tacy, a od przodu, bo tu zbierało brud. Warto czyścić. Wziąć sobie zawsze pędzelek po jakiejś dłuższej jeździe w błocie czy coś. Przejechać sobie tu wodą, pędzelkiem, żeby ten pył zmyć. Nic na chama, nie podważamy nigdy uszczelek. Zabieramy się za składanie. Siedzi. Siedzi. Teraz tu musimy nacelować. Nacelowana. Bierzemy sobie grzechotkę. Znaczy na razie po prostu w palcach. Nakrętka. Raz druga. Teraz bierzemy grzechotkę. I dokręcamy z wyczuciem. Okej. Okay. Mamy amortyzator gotowy. Teraz sobie go sprawdzimy. Chodzi. Będzie jakieś drobne ślady robił. Od smaru. Ale to na początku jest, że tak powiem, bardzo, bardzo normalne. To by było na tyle w tym odcinku. Szybki szpil. Tak to wygląda. Taki mały serwisik amortyzatora. SR Santor Nex. CR-ki i inne tego typu podobne amortyzatory są bardzo podobne w konstrukcji, więc na pewno w opisie zaznaczę, jakie są modelowo bardzo podobne, co wam też uda się dzięki temu zrobić swój model, który nie jest Nexem, ale konstrukcja jest ta sama. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku.